Cześć. Wyjaśnienia na końcu, a teraz przejdźmy do tematu odcinka, którym jest Nikola Tesla, najczęściej sugerowany w komentarzach. Urodził się w 1856 roku w serbskiej rodzinie w Chorwacji. Jak to często bywa przy historii znanych osób, z jego narodzinami jest związana pewna opowieść. Otóż Nikola miał się urodzić podczas potężnej burzy z piorunami, co oczywiście później miało się przełożyć na dryg do elektryczności. Jako dziecko konstruował skomplikowane maszyny, takie jak na przykład silnik napędzany chrabąszczami i studiował tablice logarytmiczne. Przez swój talent do pochłaniania wiedzy często miewał problemy w szkole. Nauczyciele zazdrościli mu, bo na wielu polach ich przewyższał. Zadawał niewygodne pytania, na które nie znali odpowiedzi i często ich poprawiał. Talent do konstruowania i niesamowitą pamięć miał odziedziczyć po matce, która mimo tego, że nie chodziła do szkoły, dużo czytała i umiała recytować z pamięci imponujące ilości poezji. Nikola potrafił dokładnie określić odległość wybranych przedmiotów od siebie, a przed każdym posiłkiem liczył objętość i powierzchnię naczyń i dań, które miał zamiar zjeść. Mimo przejawionych umiejętności, jego ojciec, prawosławny prezbiter, czyli po prostu ksiądz, chciał, żeby syn poszedł w jego ślady. Ustąpił dopiero przez naleganie miejscowego nauczyciela, który chciał wysłać Nikolę na studia. Nikola został wysłany na Politechnikę w Grazu, czyli w takim mieście w Austrii. I jak to ze studentami bywa, szybko zaczęło mu brakować pieniędzy. Postanowił zakończyć problemy z gotówką, grając w karty, ruletkę i biliarda. Nadawał się do ogólnie rzecz biorąc hazardu, bo był w stanie wyliczyć prawdopodobieństwo trafienia w ruletkę albo kąty odbicia kuli w biliardzie. Niestety przez zamiłowanie do gry na pieniądze nigdy nie ukończył studiów. Po prostu został z nich wyrzucony. Znalazł pracę w urzędzie telegraficznym w Budapeszcie, gdzie miał wpaść na pomysł konstrukcji silnika na prąd przemienny. Kiedy urząd został sprzedany, Nikola udał się do Paryża, gdzie przez chwilę pracował w firmie Thomasa Edisona. Ale długo tam nie zabawił, bo gdy nie dostał należytego wynagrodzenia za specjalne zadanie, postanowił złożyć wymówienie. Za radą przyjaciela postanowił popłynąć do Stanów Zjednoczonych i przedstawić swoje pomysły Edisonowi osobiście. Na początku Edison powiedział mu, że prąd przemienny to głupota. Musicie wiedzieć, że był zagorzałym zwolennikiem prądu stałego, ale dał Tesli pracę w swoim laboratorium. Po pewnym czasie Nikola dostał zlecenie, aby poprawić o 50% wydajność prądnic Edisona. A gdyby mu się udało, miałby otrzymać 50 tysięcy dolarów, czyli kupę kasy, bo stare dolary były około 2 razy więcej warte niż te dzisiejsze. Wykonanie zadania zajęło Tesli prawie cały rok, ale się udało. Przyszedł po zapłatę. Dobry ziomek Edison dał mu całą kwotę i byli świetnymi kumplami do końca życia. Tak? No właśnie nie. Edison powiedział mu, że te 50 tysięcy to tylko żart, a on może mu zaproponować co najwyżej podwyżkę. Wtedy Tesla wstał, zwolnił się z pracy i przebranżowił się na kopacza rowów. Kiedy tak sobie kopał te rowy, udało mu się nawiązać kontakt z właścicielami firmy Western Union Telegraph Company, którzy pomogli mu założyć własną, Tesla Electric Light Company. Edison wyczuł, że firma Nikoli może zaszkodzić jego interesom, więc zaczął agresywną kampanię przeciwko prądowi przemiennemu. Późniejsze wydarzenia są nazywane wojną prądów pomiędzy stałym a przemiennym. Różnica polega na tym, że edisonowski prąd stały płynie cały czas w jednym kierunku przy stałym napięciu, a prąd przemienny regularnie zmienia kierunek przy zmiennym napięciu. Prąd stały można było transportować co najwyżej na 1,5 km, a zmienne na ich setki, przy zachowaniu tak samo wysokiej mocy. Aby udowodnić, jaki prąd przemienny jest zły, pracownicy Edisona uśmiercali na ulicach koty, psy, a nawet słonie i rozdawali broszury ostrzegawcze. Jednym z wyników wojny prądów jest wynalezienie krzesła elektrycznego. Edison dogadał się z naczelnikiem pewnego więzienia, aby wyroki tam wykonywane również były demonstracją niebezpieczeństw płynących z korzystania z prądu przemiennego. Tesla nie przejmował się oskarżeniami i w spokoju pracował. Koniec końców wygrał i to właśnie za pomocą prądu przemiennego rozświetlono świat. W 1895 roku w laboratorium Nikoli wybuchł pożar. Spłonęły notatki, wynalazki i prototypy tych, które nie zostały jeszcze skończone. Tesla uznał, że nie będzie wracał do tego, co robił wcześniej i zajął się czymś zupełnie nowym, bezprzewodowym przesyłem energii. W 1898 roku testował maszynę, która miałaby zapobiegać trzęsieniom ziemi, wysyłając impulsy do płyt tektonicznych. Pomysł był bardzo dobry, działałoby to mniej więcej tak jak wygłuszanie w słuchawkach. Tylko że najprawdopodobniej impulsy te były wysyłane w złej częstotliwości, przez co Nikola wywołał trzęsienie ziemi na Manhattanie. To też jakieś osiągnięcie. Chciał stworzyć również coś takiego jak telegraf bez drutu, oparty na technologii fal radiowych. Już wcześniej naukowcy z nimi eksperymentowali,
ale bez większych sukcesów. Dopiero Tesla zaproponował wykorzystanie iskiernika. Wykorzystując technologię radia, Tesla zorganizował pokaz, na którym to w basenie wypełnionym wodą zdalnie sterował łodzią. No i tutaj ujawnia nam się, jak bardzo wyprzedzał swoje czasy. Ludzie okrzyknęli go oszustem i powiedzieli, że w łodzi tak naprawdę jest mały człowiek, który nią steruje. W 1897 roku Tesla zgłosił się do urzędu patentowego z radiem, które opracował. Ale nad falami radiowymi równocześnie pracował Włoch, Guglielmo Marconi, który tak samo jak większość naukowców miał z nimi problem, dopóki nie wykorzystał patentów Nikoli. Kiedy Marconi po raz pierwszy przesłał sygnał radiowy przez Atlantyk, uznanie ludzi skierowało się ku niemu, dostał Nagrodę Nobla i to jemu przyznano patent na radio. Pozbawiony wynalazku Tesla skupił się na bezprzewodowym przesyle energii. W tym celu zbudował transformator Tesli, czyli urządzenie będące w stanie generować pioruny. Polega to na tym, że dwie cewki współpracujące ze sobą gromadzą ładunek o olbrzymim napięciu. Za każdym razem, kiedy w obwodzie pierwotnym prąd zmienia kierunek, pompuje kolejną dawkę energii do obwodu wtórnego i tak aż do wyładowania. Tesla chciał porozstawiać po całej planecie takie właśnie transformatory, które ładowałyby elektrycznością stratosferę, z której można by ją łatwo, bezprzewodowo i bezpłatnie pobierać. Wiedział, że aby zrealizować ten pomysł będzie potrzebował ogromnej ilości pieniędzy. Dlatego skontaktował się z Johnem Morganem, człowiekiem tak bogatym, że nawet rząd pożyczał od niego. Pomysł ten zostałby prawdopodobnie niezrozumiany i niedoceniony przez Morgana. Dlatego Tesla nagiął trochę prawdę. Powiedział, że chce zbudować ogólnoświatową sieć bezprzewodowych telegrafów. Ten pomysł spodobał się Morganowi i Tesla na początek otrzymał 150 tysięcy dolarów. Za tę kwotę Nikola kupił 80-hektarową posiadłość w Warden Cliff, gdzie zbudował 57-metrowy prototyp transformatora. Pewnej nocy Tesla włączył na próbę wieżę i zapełnił niebo piorunami, strasząc tym samym sąsiadów i pozbawiając ich na jakiś czas prądu. Kiedy program budowy wież miał wejść w życie, Morgan obciął Tesli fundusze. Uznał, że Marconi dokonał już tego, co chciał zrobić Tesla. Szkoda, że nie wiedział, że chodziło o coś większego. Jest też teoria o tym, że potem Tesla zabrał się za konstruowanie promienia śmierci, czyli maszyny, która miałaby zapobiec wojnie poprzez zestrzeliwanie wybranego celu za pomocą sztucznie wygenerowanych piorunów. Jego śmierć nastąpiła w dość dziwnych okolicznościach. W 1943 roku poszedł do swojego gabinetu i wywiesił tabliczkę na drzwiach z napisem „Nie przeszkadzać”. Po dwóch dniach sprzątaczka znalazła jego martwe ciało. Tesla musiał za dużo wiedzieć o sprawach nieprzeznaczonych dla zwykłych ludzi, bo od razu po tym wydarzeniu do jego gabinetu przyjechali agenci FBI. Zniknęły wszystkie notatki i czarny notes z kilkuset stronami, w tym z niektórymi podpisanymi sprawy rządowe. I mimo tego, że był pełnoprawnym obywatelem USA, wszystkie jego posiadłości zostały skonfiskowane przez Alien Property Custodian, czyli Urząd Nadzoru Posiadłości Obcych. Na koniec parę luźnych ciekawostek. Tesla miał brata, który zginął w młodości w wyniku upadku z konia. Co ciekawe, twierdził, że był on intelektualnym gigantem, uzdolnionym w nadzwyczajnym stopniu. Twierdził też, że jego brat był znacznie zdolniejszy od niego. Pracował nad wehikułem czasu, aparatem mogącym fotografować myśli i samolotem antygrawitacyjnym. Rzekomo zbudował samochód osiągający prędkość 100 km na godzinę o niezidentyfikowanym do tej pory darmowym sposobie pozyskiwania energii. Bezprzewodowo przesłał energię i zapalił żarówki odległe o 40 km od siebie. Do tej pory nie wiemy, jak to zrobił i nikomu się to nie udało. W 1926 przewidział powstanie telefonu i internetu. Powiedział, gdy sieci bezprzewodowe zostaną dostatecznie rozwinięte, cała Ziemia zostanie przekształcona w jeden wielki mózg, jakim w rzeczywistości jest, ponieważ wszystkie cząsteczki są częścią jednej rytmicznej całości. Będziemy w stanie komunikować się między sobą natychmiastowo, niezależnie od dzielącego nas dystansu. Nie tylko poprzez to, ale również dzięki telewizji i telefonii będziemy w stanie widzieć i słyszeć siebie nawzajem zupełnie jakbyśmy rozmawiali twarzą w twarz, pomimo dzielących nas tysięcy mil. Natomiast przyrządy, za pomocą których będziemy to robić, będą niewymownie prostsze w porównaniu do naszych dzisiejszych telefonów. Człowiek będzie w stanie nosić je w kieszeni kamizelki. To już tyle o Tesli. Teraz wyjaśnienia. Wakacje się kończą, a Piotrek wyjeżdża do szkoły bardzo daleko, więc nie moglibyśmy prowadzić kanału razem. Zostałem ja. Mam nadzieję, że zmiany wprowadzone na kanale Wam się podobają. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. W sensie, to i tak nic nie zmieni, bo i tak już nie ma opcji wrócenia do starego systemu. No, ale i tak, napiszcie. To już tyle na dzisiaj. Jak zwykle subskrybujcie po więcej. Piszcie tematy do następnych odcinków w komentarzach i do zobaczenia za tydzień.